Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj tutaj w budynku poczty wysłaliśmy wezwanie przedsądowe do zarządu partii Prawo i Sprawiedliwość o zaprzestanie wykorzystywania nazwy naszej partii, partii Polska jest jedna. Od 22 kwietnia PiS rozpoczął kampanię. E, swoją o nazwie i program o nazwie Polska jest jedna. Zastanawiam się, czy aż tak bardzo obawia się, a to wychodzi, że się bardzo obawia PIS tego oddolnego ruchu, ruchu, którego już dzisiaj, tak naprawdę, moi drodzy, nie da się zatrzymać, bo się bardzo mocno rozwija, więc ten strach jest bardzo duży. Szanowni Państwo, artykuł 17 ustawy o partiach politycznych mówi jasno i wyraźnie, że e, nazwa partii jest chroniona i nie powinno się jej wykorzystywać. To tak, jakby dzisiaj platforma, Obywatelska nazwała swój program Hołownia 2050, albo Lewica, albo program S y y SLD. No, no nie da się, nie można czegoś takiego robić, moi drodzy. Napływają do nas informacje z całej Polski, od samorządowców, którzy na, należą do Prawa i Sprawiedliwości, że w momencie, kiedy dowiedzieli się i wiedzą, że to jest po części celowe działanie, po to, żeby zmanipulować, żeby wprowadzić w błąd Polaków, jakoby. Polska jest jedna i PiS to była jedna organizacja. Nic bardziej mylnego. Nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, współpracy z taką organizacją, która chyba pierwszy raz w historii dochodzi do czegoś takiego od 1989 roku, gdzie partia polityczna, rząd, rząd, można powiedzieć, tak silna partia polityczna, wydawałoby się, posunie się do, do, do takiego działania, że będzie wykorzystywała nazwę innej partii politycznej. Jesteśmy, moi drodzy, już od kilkunastu miesięcy, jako najpierw ruch Polska jest jedna, teraz już od kilku miesięcy partia polityczna, która się bardzo mocno rozwija. Ja uważam, że z jednej strony jest to taki strzał w kolano, bo to odnosi dzisiaj odwrotny skutek. Yy, ci samorządowcy, którzy mieli być na tej konwencji mówią jasno, w związku z tym, że PiS podjął się tak haniebnego działania, nie pojechaliśmy na ten konwent, bo dla nas jest to nie w porządku. Więc nawet, szanowni państwo, działacze PiSu dzisiaj tak naprawdę odżegnują się, wycofują się, bardzo im się nie podoba takie działanie rządu. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie powinna nawet, nie ma prawa używać takiej nazwy Polska jest jedna, bo jest to organizacja, która dzisiaj chyba najbardziej podzieliła Polaków. Polska i Polacy jeszcze nigdy nie byli tak podzieleni jak dzisiaj. Także szanowni państwo, daliśmy kilka dni czasu yy, zarządowi partii, żeby usunąć wszystkie te wpisy, hasztagi o nazwie Polska jest jedna z dużych liter, czyli dokładnie tak, jaka jest nazwa naszej partii. To nie, nie ma znaczenia, czy kiedyś ta partia wykorzystywała tą nazwę. Jest to od kilku miesięcy partia polityczna, oni doskonale o tym wiedzieli i nie mieli prawa. Tego robić. Więc tutaj widać tylko ten strach i to przerażenie, że dzisiaj Polska jest jedna, ta partia, ta siła oddolna bardzo mocno przekonuje do siebie tą prawdziwą prawicę tych prawdziwych patriotów, którzy kiedyś postawili na PiS, myśleli, że to jest faktycznie ta prawdziwa prawica. Jak się dzisiaj okazuje, e, przejrzeli na oczy, dzisiaj stawiają na ruch Polska jest jedna, więc nie życzymy sobie, aby w ten sposób manipulować, zakłamywać rzeczywistość i wprowadzać w błąd, obywateli obywateli, bo to są dwie różne organizacje. Bardzo dziękuję.